Cześć Wam. Przyszła pora na zmianę paletek miesiąca. Na styczeń miałam ich tyle aż. Ale no niestety, powiem Wam tak, przez to, że chorowałam, to zrobiłam tylko tak, żeby nagrywać 3 makijaże. Proszę.
I teraz tak, wzięłam sobie aż 5 paletek wtedy i brałam pod uwagę, że chcę 3 ocenić, czy dalej chcę je mieć, czy ich nie chcę mieć. Robiłam sobie makijaże tym, ale to były z reguły makijaże, że używałam góra 3 cieni, a czasami zdarzało się takie, że po prostu jeden, no bo wiecie, chorowałam. Ale teraz tak, Pretty Vulgar. To jest taka, którą bardzo lubię. O. I ona dalej zostaje, bo ona, ja byłam pewna, że ona będzie dobra i dalej ją lubię. Dalej lubię i będę używała. Ajajaj. Teraz kolejna. Tu to jest Lovely Peach Desire. I kiedyś jak ją kupiłam, to ja takich, sobie takich bardzo ciepłych makijaży nie robiłam. I wtedy, kiedy je z nią zrobiłam, to ten makijaż mi się wydawał taki, ojejku, jaki on jest intensywny. Nie czułam się w nim tak, znaczy, wydawał mi się ładny, ale nie czułam się w nim komfortowo. I kupę czasu ta paletka leżała. Cały czas z tyłu głowy miałam, że ona jest taka intensywna. Ja mówię, kurczę, trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście. No nie. Po tym czasie, jak tyle paletek przetestowałam, odkąd mam kanał i było tam, między innymi były takie, które były naprawdę bardzo ciepłe, to ta mi się wydaje już taka zwyczajna, taka stonowana, taka fajna, autentycznie. I z przyjemnością mi się robiło każdym z tych kolorów makijaże. Wcześniej bardzo lubiłam ten kolor, taki, o, ten kolor. Ale teraz, ostatnio, bardziej ten polubiłam, co mnie dziwi. Nie ten fiolet, a ten. I ogólnie powiem Wam, że... O, przygotowałam sobie ściereczki, moment. I teraz wracając, i ogólnie Wam powiem, że zaskoczona jestem tym, jak zmieniły się moje makijaże. Teraz to mi to uzmysłowiło, jak tą paletkę zaczęłam używać. Więc ona jest fajna. Ona będzie używana, tak. Będzie używana. Następna. Maybelline. Wszystkie nazwy i tych paletek, które używałam w styczniu i te, które będą na luty, będą w opisie. Pełne nazwy. I tutaj jest Maybelline. Ona jest dosyć stara. I zastanawiałam się, czy ją nadal lubię. I powiem Wam, że tak, lubię. Mimo tego, że większość to są takie satynki, nawet... Częściowo można powiedzieć, że takie średnie, no dosyć takie suchawe, ale wtedy, kiedy na przykład teraz tak kiepsko się czułam, to powiem Wam, że właśnie, o, na przykład ten czy ten, właśnie dawałam je wtedy, kiedy chciałam takie delikatne makijaże, żeby to było ciach-ciach i zrobione. I w tym wypadku mi się ona bardzo sprawdziła. Spodobała mi się ona. Więc... Tak, ciężko się rozstać. Druga z Lovely. Cupcake. Jedną z tych już odłożyłam do oddania. Teraz zastanawiam się nad tą. I powiem Wam, że nadal nie wiem, bo jej za mało używałam. Stwierdzam, znaczy używałam na pewno ten kolor, używałam ten biały, ten używałam. I coś z górnych, ale nie pamiętam. Powiem Wam tak, nie jestem jeszcze w 100% pewna. Dalej mi to przeszkadza, że to jest tak się otwiera tak dziwacznie, nie w pełni. Zostawię ją do lata, bo ona ma bardziej kolorystykę taką właśnie wiosna, lato i wtedy jeszcze raz ją wezmę i bardziej ostro ją przetrenuję, czy chcę ją mieć, czy nie chcę jej mieć. Na razie jestem niezdecydowana, za mało ją używałam, a mam ochotę już na inne. I ostatnia, Sleek, też staruszka, naprawdę staruszka. I teraz tak, wcześniej kiedyś mi się wydawało, że ten czarny to jest taka smoła. O jajku, jak ja myślałam, że to smoła jest. No nie jest zły, ale w porównaniu z tym, jak ja spodziewałam się, jaki on jest, no to nie. No nie, już nie jest taki... Lepsze mam czarne, gdzieś tam w innych paletkach. No mam, ale mimo wszystko dawał radę, żeby dać na
linii rzęs, nie było problemu. Teraz tak, te trzy, fajne te błyski. Te dwa, też fajne, zwłaszcza ten mi się podoba. Teraz nie wiedziałam, co z tą szóstką. I powiem tak, one, żeby je nałożyć na całą powiekę, no już nie, to już nie jest ta jakość, ale przez to, że mają takie fajne kolory, na przykład one są fajne na przykład na dolnej powiece do takiego rozdymienia jakiegoś innego koloru, który jest intensywny, bo dają taką niewielką smugę. Do tego są fajne, więc będzie podobnie jak z tymi z Lovely, z tymi cieniami, z tymi. Spróbuję je w okresie jakimś takim wiosennym, letnim, bo tyle co używam, używałam pomarańczowy, używałam żółty, używałam ten. A, to tylko tego zielonego i tego różowego nie użyłam. I biały też. Biały lubię, bo ja lubię takie słabo napigmentowane białe, więc jest ok. To mi się też podobało, ten też mi się podobał. Pomarańcz, no tak średnio. W każdym razie nie jest ta paletka zła, więc tym razem na razie zdecydowanie nic nie idzie, ale jeszcze będę się nad tymi dwoma zastanawiała. Teraz troszeczkę bardziej spokojnie, z tego względu wybrałam cztery palety i takie bardziej spokojne, z tego względu, że wiem, że ja będę latać w tym miesiącu po lekarzach i tak dalej. No i podejrzewam, że nie będę też się jakoś super dobrze czuć przez te leki, więc pewnie nie będę szalała za bardzo. Plus jeszcze mam w perspektywie, że chcę testować palety na kanał, więc trochę spokojniej. Maleństwo takie, Lamel. No, ona jest, zawsze mam problem, ona jest taka cieniutka, ciężko ją sobie otworzyć. Tak, żeby jej, ja się boję, że to opakowanie zniszczę, ale ona jest bardzo fajna do takich makijaży na szybko, więc zdecydowałam się właśnie na tą. I ona pachnie. Wiecie, że ja na to wcześniej nie zwracam chyba uwagi. Ona ma słodki taki waniliowo, odrobinę ciasteczkowy. Taka wanilia w ciasteczkach. Wiecie, że ja wcześniej na to nie zwróciłam uwagi? A teraz tak po prostu wzięłam taką przy nosie. Dobra, w każdym razie tą biorę. Później Make Up Obsession. Tą paletkę White Noise trochę tak zjechałam, no bo mam ich kilka z tej serii. Ta moim zdaniem jest najsłabsza z tych, co testowałam. Ale mimo wszystko chcę ją sprawdzić, czy ja ją chcę mieć. Raczej tak. Ale powiem Wam, że od czasu testu ja jej nie wyciągnęłam, więc warto by było sprawdzić, czy ja mam na nią ochotę, czy nie. Bo jak nie, to pójdzie dalej w świat. Ale podejrzewam, że raczej zostanie, bo tutaj są jaśniutkie kolory, ale wiem, że mi się podobały te. Tutaj do tego środkowego miałam jakieś wątpliwości, bo się szklił. Teraz tak patrzę, ten też trochę jest zeszklony. Ale dobra, trzeba ją sprawdzić. Teraz dwie paletki, które na 100% u mnie też dalej zostają. Jedna, muszę ją wyciągnąć z pudełeczka, bo trzymam w pudełeczku ze względu na... Bo chodzi mi o ta. Jak to się nazywa? Wizard. I tutaj mam taki cypelek. Gdybym chciała w przyszłości wyciągnąć sobie te cienie stąd, to ten cypelek jest, o, żeby to podważyć. Więc trzymam w opakowaniu. I tutaj, o, takie cienie. Mam ochotę na tę róż. Na to mam, na to. Także wyciągnęłam tą jeszcze. I ostatnia, dobra, później sobie złożę. I ostatnia, gdyby mi się zachciało jednak koloru jakiegoś. Pierre René. To, co kiedyś upolowałam w naturze. No, za śmieszne pieniądze, 30 zł. I tutaj mam kolorki. No, używałam ją raz na jakiś czas do akcentów i znowu mam na nią ochotę, bo ona jest takiej dobrej jakości, więc no mam ochotę dalej ją potestować. Zobaczymy, jak to będzie. Będę zadowolona z niej, bo no, zobaczcie,
Zobaczcie, jak ona jest piękna. Ojejku. No to są takie... O! Zaraz wam pokażę. Jak ktoś jeszcze... O! Nie widział. To jest piękna paleta. Dobra, no to już wam pokazałam paletki, które będą na luty. Jak widzicie, mniej ich wzięłam, bo wzięłam 4, z czego właściwie 3 to są takie maleństwa. Chociaż tutaj jest 9 cieni, a tutaj w tym, a tutaj jest jeszcze więcej. No tutaj są maleństwa, ale jest duży kolor, dużo koloru, bo aż 12. Tutaj też w tej dużej jest dosyć dużo. Także no zobaczymy, co ja nimi zmaluję. Także serdecznie wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca, i dajcie subka. Pa, pa!